są dwie wielkie siły, znane i rozpoznawane. Jedna to młot, a druga to kropla. Młotem można załatwić sprawę od ręki. Najczęściej ze złym skutkiem. Kroplą nie załatwi się niczego od ręki. Ale to kropla, a nie młot, drąży skałę. Więc cierpliwość i przyjęcie lekcji, którą od życia dostałeś. Wiem, że gorzkiej, bo sam takie dostawałem i wiem, jaka jest twoja. Będą sposobem na to, żebyś kiedyś osiągnął ten szczyt, to zamierzenie, żebyś spełnił to marzenie, które miałeś. Być może będziesz go musiał skorygować. Ja nie jestem najszybszym zawodnikiem na świecie, ale jestem najwytrwalszym. Nie jestem tym, który wygrywa najwięcej odcinków specjalnych, ale jestem tym, który ma najwięcej tytułów na świecie. Nie jestem tym, który zaskoczy jakimś fenomenalnym wynikiem etapu, ale jestem tym, który przez 4 ostatnie sezony dojechał wszystkie etapy i wszystkie rajdy. Dlatego zmień priorytety i uznaj, że to, co ci się stało, jest szansą, a nie stratą. Tyle, że twoja gra nie jest już dziś na krótki dystans, a na średni, a może długi. Jestem pewien, że jeżeli sobie to przemyślisz, jeżeli ustawisz priorytety i wyzwania obliczone na średni lub długi czas, to osiągniesz i satysfakcję, i cele, które sobie stawiałeś. Niech ten wypadek, przypadek będzie dla ciebie punktem wyjścia do dojrzałości, a nie punktem wyjścia do błyskotliwej, ale być może bardzo krótkiej kariery. Rafał Sonik, Warszawa, 20 stycznia 2020.